Serdecznie witają dwie kopułki 8 listopada, czyli początek drugiego weekendu długiego w listopadzie, wieńczonego dniem 11 listopada, czyli świętem naszej niepodległości. Tak i jest. Jest sympatiko. Pogoda może nas nie rozpieszcza. Jak mój głos słychać, zimne piwo wczoraj zrobiło swoją robotę, no ale w jakże zacnym towarzystwie, więc musicie mi wybaczyć. Nagrywamy to szybciej niż będzie 200 w tym roku odcinek WSI, czyli Wielozakresowego Serwisu Informacyjnego. Więc mały jubileusz. A my sobie z Markiem skupimy się na tym, co za chwilę wam zapodamy. I słuchajcie, żeby było jasne. Kiedy nagrywamy, nie wiem, co on chce mi pokazać, ale chce zobaczyć moją minę, jak ja na to coś zareaguję, więc reakcja będzie autentyczna, żadna przygotowywana. Ale pamiętajcie, jeżeli się będzie podobało, to tym bardziej liczymy na lajki, komentarze, udostępnienia, na subskrypcję kanału Kapitan Nisowski, na wspieranie wszystkich naszych social mediów, w przypadku Marka przede wszystkim też Twittera. Oglądajcie też jego materiały na ISB News. Jestem też na Mastodonie, tak. Żeby tak jest. Jesteś już też? Ja kiedyś też tam się wbiłem, ale póki co praktycznie rzecz biorąc jakoś nie czuję tego Mastodona. Może tego już jest wszystkiego za dużo, nie wiem. Tak, bo to on jest taki bardzo linuksowy, ale czemu nie właściwie. No więc zaczniemy od tego, Maćku, że niedawno, dosłownie kilka dni temu, był Dzień Oficerów Wywiadu Wojskowego Rosji. I z tegoż też szczególne święto samych oficerów, bo żołnierzy szeregowych. Z tego też powodu przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Andrzej Kartapołow złożył im życzenia i teraz bum, zajrzyj do siebie na Twittera, w ten oto sposób im złożył. Czyli w tym momencie, moi drodzy, przechodzę tam. O kurde. O mordę. Dobra, teraz wam to... Dokładnie. Spróbuję wam to teraz pokazać. Ale naprawdę, tu mnie trafiłeś między oczy. Bardzo między oczy. Jak to zobaczyłem, to też miałem szczękę w okolicach kolan. Wiecie, że ja za często nie jestem w stanie być niemówiący. Zaskoczony. Przez chwilę to się udało, a teraz ja spróbuję wam to pokazać i nie wiem, kto to już widział i czy widział, ale no mnie mało to... chyba widział. Mnie to załatwiło. Powiem tak, jeśli chciałeś mi zrobić dzień, no to ci się udało. A teraz, moi drodzy, wy to zobaczycie. Taram! Tak jest. Oto to. Co wy na to? Powiedziałbym, że jest to bardzo na czasie. Jest to wybitnie na czasie, kompletnie nieprzypadkowe i biorąc pod uwagę to, skąd on ma środki na funkcjonowanie swojej firmy, o czym robiłem materiał. Tak. I to te środki były z banku, który oficjalnie nie może działać w Stanach. Ja przepraszam, że na chwilę znikłem. Ale się okazało, że ktoś mi robił porządki na biurku. I kamera ci spadła. Nie, że kamera mi spadła, tylko po pierwsze odłączył mi... jak to się nazywa? Po pierwsze odłączył mi kabel internetowy. Po drugie, spokojnie, ja zaraz wrócę. Po drugie okazało się, że kiedy ja próbowałem teraz to wszystko podłączyć, no to znikła mi przez chwilę kamera. I mam nadzieję, że uda mi się wrócić. Ja widzę, że po każdej mojej nieobecności w domu muszę dokonać pełnego sprawdzenia wszystkiego, ponieważ małżonka, jak dorwie się do mojego miejsca pracy, to dziada z babą, kurde, nie odnajdzie. Dobra żona, dba o to, żebyś miał posprzątane. Nie narzekaj w związku z tym. Ja tutaj przybiję tabliczkę. Dotknij, to pożałujesz. No chyba tak, no bo
Inaczej nie można. Dobrze. Kup sobie szczura. Generalnie tak. Kup sobie szczura, ustaw na biurku, wtedy już nikt tam nie wejdzie. Szczękę z podłogi zbieram. No. Tym zdjęciem. No. Ja rozumiem jedną rzecz, że Kartapałow dokładnie wiedział, jaki chce osiągnąć cel. Mhm. Zamieszać na maksa. Ale to jest gruby dowcip. Tak, to jest gruby dowcip. To jest bardzo gruby dowcip. Niestety, że tak powiem, może się odbić dużą, bardzo bolesną czkawką. I powiem tak. Myślę, że przy dwóch zjawiskach, jakie są w tej chwili w Stanach. Zjawisko pierwsze. Nieograniczona ambicja Ilona Muska. Tak. I równie nieograniczona ambicja i fioł na punkcie własnej osoby w wykonaniu Donalda Trumpa mogą spowodować, że to będzie ich kosztować na froncie. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo, dokładnie. Ten dowcip może spowodować, że Trump podniesie jeszcze poziom pomocy amerykańskiej dla Ukrainy. Liczyłbym, że naprawdę się wkurwi. Bo to jest naprawdę grubo, to jest grubo. No ale będziemy, jeszcze jedna wesoła informacja, zanim przejdziemy do rzeczy poważnych. Źródło rosyjskie to źródło takie, powiedziałbym, legitne, opowiedziało o tym, co robią żołnierze koreańscy, północno-koreańscy po służbie. Otóż żołnierze północno-koreańscy, cytuję, zachowują się jak koty w marcu, ponieważ u siebie mieli bardzo ograniczony dostęp do serwisów internetowych, więc teraz oglądają, jak leci, wszystkie serwisy pornograficzne, przy czym najbardziej interesują ich wszystkie serwisy z białymi, zwłaszcza z takimi krowiastymi blondynami typu rosyjskiego. I oni to potrafią oglądać po służbie, nawet zmniejszając czas przeznaczony na sen do kilku godzin, oni potrafią siedzieć przy takich komputerach, które sobie nabyli, byle jakich, ale byle ten internet ciągnęły, 6 godzin bez przerwy i 6 godzin bez przerwy oglądać porno. To się nazywa indoktrynacja. Ja myślę, że ci, co przeżyją, to wrócą do Korei już nie tacy sami. Wiesz co, ja myślę, że ci, którzy wrócą, będą wrzuceni do specjalnego obozu na reedukację najpierw. No na pewno. Teraz przejdziemy do spraw poważniejszych. I to do spraw, które z jednej strony będą budziły w nas zakłopotanie, z drugiej strony będą istotną wskazówką, mianowicie do bardzo ważnego estońskiego raportu. Myśmy rozmawiali na ten temat wiele razy, Maćku, że jeżeli by miała być przyszła wojna, zaczęłaby się od Bałtów. A Estończycy mówią, jeżeli ma być przyszła wojna, zacznie się właśnie od nas. No i patrząc na mapę, jest tak. Litwa, Łotwa, Estonia. I Estonia jest tym wszystkim najbardziej, na tym takim cyplem najdalej wysuniętym. Najbardziej wysunięta, najłatwiejszym, tak. Najłatwiejszym więc do ogarnięcia, do odcięcia od pozostałych. Tak, i z drugiej strony najtrudniejsza dla nas jako NATO do obrony. Więc co zrobili Estończycy? Zrobili raport. I teraz o tym raporcie powiemy. Zaczęli od tego, że obliczyli, że Rosja wydała na wojnę 7 razy więcej, niż wynosi cały budżet państwa estońskiego. I to w tym roku, czyli 115 miliardów euro. I w niedalekiej przyszłości ta kwota ma wzrosnąć jeszcze bardziej. A tutaj przypominają Putina, że powiedział, że rozszerzy armię do 1,5 miliona żołnierzy i stworzy nową strukturę armijną w pobliżu granicy z Estonią, co oznacza, że przynajmniej na papierze wiele istniejących tam jednostek bazowych wzrośnie przynajmniej 2- albo 3-krotnie. No ja przypomnę, że już kiedyś informowałem o 3 brygadach, które jeszcze nawet nie miały numerów, tylko miały patronów. I patroni byli bardzo nieprzypadkowi wybrani. Jeden odnosił się do Estończyków, jeden do Litwinów, jeden do Łotyszy. I każda z tych brygad formowana
na wysokości granicy z każdym z tych krajów. To teraz wiadomo już, że tam będzie to rozbudowane do struktur armii na wysokości każdego z tych krajów, czyli ichniejsza rosyjska armia to jest de facto wzmocniona dywizja. To oznacza minimum 3 do 4 brygad ogólnowojskowych. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z armią kombinowaną, czyli połączoną, bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z armią połączoną, to te siły, o których mówisz, rosną półtorakrotnie. Więc no, mało tego nie będzie. Tak, no to jedziemy dalej. Tutaj się wspomina o tym, że propagandziści wojenni typu Sołowiowa, Skabiejewej regularnie atakują Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę i obiecują przywrócenie w państwach bałtyckich władzy rosyjskiej przez atak. No i to jaki potencjał by miało to państwo, prawda, jakie państwo agresorskie za granicami Estonii. Co by się stało, gdyby został zawarty kulawy pokój, uwalniając wojska z Ukrainy? No i docieramy do części analitycznej tego raportu. Wybrano tam 24 militarnie ważne lokalizacje, sprawdzono je satelitarnie, by porównać ze zdjęciami wykonanymi przed pełnoskalową inwazją na Ukrainie. No i analizę obrazów przeprowadzili Ukraińcy z Russian for Ukraine. Potem poproszono naszych żołnierzy, litewskich, łotewskich, estońskich oraz żołnierzy NATO, czyli prawdopodobnie z europejskich krajów NATO. Tutaj mi przychodzi do głowy najbardziej Szwecja, Norwegia, Finlandia jako zainteresowani. I oni skomentowali, o co chodzi. I teraz policzono, jak to by wyglądało 300 km od granicy, czyli w zasięgu ETAK CMS i żeby zobaczyć, jak część Rosji jest tutaj, jak jest zabezpieczona obiektami wojskowymi. No i tutaj OSINT for Ukraine znalazł ponad 100 obiektów. Stacje radarowe, no w nie najlepszym stanie, miasta wojskowe oraz bazy i bazy polowe. Teoretycznie to jest tylko spuścizna zimnej wojny, którą Putin utrzymuje przy życiu i zdjęcia satelitarne pokazują, że wiele rosyjskich baz wojskowych w pobliżu Estonii zostało w ciągu ostatnich kilku lat w połowie opustoszałych, że można było zidentyfikować bazy głębokiego składowania, magazyny głębokiego składowania, które już są prawie puste, no ale, jak stwierdzili Estończycy, nie można powiedzieć z całkowitą pewnością, czy wszystko zostało wywiezione na Ukrainę. Część jest w fabrykach, część może być w jednostkach wojskowych, ale na parkingach baz często jest znacznie mniej prywatnych samochodów wojskowych. To oznacza, że one pustoszeją. Z drugiej strony pamiętajmy, jakie siły miały być użyte. I mamy tutaj bazy i lotnisko w Pskowie. To jest zaledwie 35 km na południowy wschód od granicy Estonii z Rosją. Tam kwateruje 76. powietrzno-desantowa i drugi specnaz, czyli brygada specnazu. To są jednostki szybkiego reagowania, których na pewno Rosjanie by użyli, gdyby zaszła potrzeba nagłego ataku, zajęcia kluczowych obszarów, próby zdobycia stolicy, tak jak miało być z Kijowem, pojmania lub zabicia przywódców państwowych lub innych ważnych osób, na przykład sztabu generalnego. I teraz szef Centrum Wywiadu Wojskowego Sił Obronnych Estonii, pułkownik Antti Vilsek, podaje przykład. Gdyby Putin chciał zaatakować Estonię, by wywrzeć presję na NATO, zadaniem 76. i 2. specnazu byłoby prawdopodobnie zajęcie jakiejś kluczowej pozycji lub zdobycie bazy wojskowej w celu zamieszania lub zademonstrowania możliwości. Jednocześnie mogą również próbować atakować, przejmować, sabotować centra komunikacyjne i danych lub atakować VIP-ów, podobnie jak miało to być na Ukrainie. Tak mówi pułkownik tutaj, tak mówi tu pułkownik Kiwilsek. No i w przypadku rosyjskiej próby zajęcia Estonii
te jednostki zostałyby prawdopodobnie użyte do próby, do zajęcia lotnisk lub miejsc o strategicznie ważnym znaczeniu, by można tam było rozmieścić rosyjską obronę powietrzną i uniemożliwić ataki lotnicze NATO. Ale z drugiej strony, kiedy w czerwcu tego roku satelita Planet Labs przeleciał nad Pskowem, na asfalcie pasa startowego wciąż były widoczne ślady wypaleń. Zostały one tam po ataku Ukraińców, którzy w nocy 29 sierpnia ubiegłego roku skierowali rój dronów na to lotnisko do odległości 700 km. Pożar spowodował, że zniszczone zostały dwa samoloty transportowe Il-76, dwa kolejne uszkodzone. No, Rosjanie w tym momencie przenieśli wszystkie maszyny tam bazujące na wschód dalej. No i tam ten atak dronów miał także znaczący wpływ na szkolenie dywizji, bo bezpieczeństwo było dosyć skromne. No i to potem Rosjanie sobie uświadomili, że tutaj skoro ta baza jest w zasięgu Ukraińców, to poborowym wydano rozkaz patrolowania. Przy okazji to spowodowało, że zmniejszył się czas potrzebny na merytoryczne szkolenie. Z drugiej strony wiadomo, że ta baza miała dla Rosjan wielkie znaczenie, bo tu stąd 24 lutego 2022 wystartowało te 18 Il-76, które posłały brygadę spadochronową w celu zdobycia WDW, w celu zdobycia lotniska Hostomel. No i tutaj się nie udało. Tak, jednostki 76 Dywizji Powietrzno-Desantowej wylądowały na Białorusi. Co jest istotne, to do dziś zachowało się mniej więcej 30% zdolności bojowych bazy w Pskowie. I teraz w 2024 roku nawet Amerykanie spytali, czy dywizję używającą w bitwie 70-letnich czołgów można uznać za elitarną. Skąd się to wzięło? Wzięło się z tego, że Ukraińcy sfilmowali, jak 76. powietrzno-desantowa wyruszyła, mając wsparcie w postaci czołgów T-55A. I to tych wczesnych serii, czyli lata 50. Wiadomo natomiast, to jest miła informacja, że rozrósł się cmentarz założony przy cmentarzu, już znanym cmentarzu wojskowym w Pskowie. Drugim celem Ukraińców, który bardzo podoba się Estończykom, jest lotnisko Ostrów, 80 km na południowy wschód od Estonii, oraz Solcy, 150 km od granicy z Estonią. Tutaj używane jako taka baza podskokowa do lądowań, do uzupełniania paliwa, do załadowania broni przy atakach na Ukrainę. Większej aktywności rozwojowej ani budowlanej w tych bazach nie widać, ale te bazy dalej są działające. I na tym kończą się takie wieści dobre, bo jest kilka baz, z których są ślady użytkowania. I to ślady, cały czas użytkowania, widać, że ten sprzęt, tam są szkolone jednostki wojskowe, trafiają na koleje i jadą na Ukrainę, ale nie tylko. Część sprzętu według Estończyków jest zupełnie nowa. Były dowódca sił estońskich obrony Martin Herem twierdzi, że kiedy w lutym te stanowiska postojowe w bazach zostały opróżnione, latem 2024 czołgi, samochody i ciężarówki Kamaz wróciły na swoje miejsce, więc Herem twierdzi, że mają całkiem niezłą zdolność odzyskiwania. 120 km od granicy z Estonią, w połowie drogi między Petersburgiem a Pskowem jest Ługa. To jest jeden z największych rosyjskich ośrodków wojskowych, jeden z najważniejszych dla ewentualnego ataku na Estonię. W tym mieście znajduje się m.in. brygada dysponująca przynajmniej 12 systemami rakietowymi Iskander. No jak to są te o zasięgu 550 km, to wystarczy je wystrzelić z Ługi i praktycznie obejmują całą Estonię, a baza została gruntownie zmodernizowana od 2014 roku.
Przy okazji była afera z kradzieżą, kilka osób posadzono, ale jednak bazę zmodernizowano, dano całkiem przyzwoitą zdolność obrony powietrznej, jaka by musiała być przyzwoita, to trzeba byłoby sprawdzić w praniu, czyli przy ataku, no ale pociski są już przechowywane w bunkrach i to klimatyzowanych. Tutaj warto dodać do tego, że Rosjanie używają pocisków przeciwlotniczych i przeciwokrętowych jako pociski ziemia-ziemia. I za granicą Estonii znajduje się wiele takich baz, w których znajdują się baterie na przykład bałów czy Onyxów. No znaczy, jeszcze konkretnie, reduty tak, się okazało, że tak, są. Tak, jeszcze reduty też są. To jest takich baz, jest 12, niewielkich. I podobnie jak Ługa, mają dobre połączenia kolejowe. I tutaj Ługa jest takim centrum transferowym, 2S19 Msta-S i 2S1 załadowano na przełomie maja i czerwca właśnie z Ługi na Ukrainę. I co się okazało? Według Estończyków haubice zostały wyprodukowane tylko w tym roku i tutaj Ukraińcy oszacowali w rozmowach z estońskimi siłami obrony, że agresor przywiózł na front zupełnie nowych haubic samobieżnych Msta i 2S43 Malwa aż 640. Tutaj absolutnie w to nie wierzę, absolutnie, ponieważ mam dane, że z tych haubic zdobytych albo spalonych przynajmniej połowa to były refurbished. To były wyciągnięte z magazynów głębokiego składowania i odnowione. Nie ma, absolutnie nie ma żadnej możliwości rosyjski przemysł, żeby nawet w ciągu 6 lat zrobić 640 haubic. To jest niemożliwe. Niemożliwe z punktu widzenia przemysłu silnikowego. On po prostu tyle ani silników, ani transmisji nie dostarczy. Ja no, oceniam, mają kłopoty z lufami, więc... Z lufami, więc ja oceniam, że tam nowych to było około 30%. Łącznie. Czyli powiedzmy około 150, być może 150, być może 200 i to było zgromadzone z innych jednostek. Wtedy tak. Wtedy tak i wtedy rzeczywiście i jeżeli tutaj były to msty, dlatego że 2S43 Malwa produkcja jest szczątkowa tak naprawdę. Tych haubic jest niewiele, jeżeli już to one lądują z jednostek wojskowych, które po prostu je zdają i są wyposażane w inny sprzęt. Z tego co słyszałem, to ten inny sprzęt to są 2S1. Znaczy oprócz tego jeszcze reaktywowano najprawdopodobniej produkcję amunicji do Hiacyntów B. Tak. O to osobny był rodzaj amunicji do tego wszystkiego, nowatorski na wtedy, no ale nie przeszedł. Ciekawe właśnie, bo to okazuje się, że Hiacynty B, czyli holowane, są niewymienne z Hiacyntami S, czyli samobieżnymi. No, jeżeli chodzi o amunicję. A jednak one ostatnio zostały mocno ruszone, żeby je skierować do jednostek. Tak. No, jeszcze ten wynalazek D-70, dobrze tak. mówię? Tak. No. Coś, co pamięta Stalina, jeśli chodzi o koncept. Zobaczymy. No tutaj Estończycy twierdzą, że możliwości produkcyjne Rosji w 2022-2023 wzrosły, ponieważ udało się sprowadzić z Tajwanu dużą liczbę obrabiarek CNC do obróbki metali, mimo sankcji. No ale... I dlatego była ostra jazda w stosunku do Tajwanu i Tajwan oficjalnie w tej chwili zamknął możliwości eksportu obrabiarek CNC do Rosji. Tak, poza tym oni te obrabiarki sprowadzali z kontynentalnych Chin właściwie, nie z Tajwanu. Sprowadzają no właśnie, do tej pory, rzecz. Ale systemy sterowania tych obrabiarek są kompletnie różne. Tam są problemy, bo one wymagają dosyć wykwalifikowanej obsługi technicznej, jakie są kwalifikacje obsługi technicznej ludzi ściągniętych na przykład z przemysłu spożywczego do zbrojeniówki. To można sobie łatwo wyobrazić. A skąd wiem, że z przemysłu spożywczego? Ponieważ skarżył się odpowiedni minister, że z przemysłu spożywczego 30% pracowników wzięła zbrojeniówka.
więc jest to, no ja nie wierzę osobiście, żeby można było człowieka, który robił serki, szybciutko przyuczyć do działania na skomplikowanych obrabiarkach CNC, gdzie wymagane jest przynajmniej pięcioletnie doświadczenie. A ja dodam jeszcze coś do tego ogródka, jeden kamyczek. Słuchajcie, najprawdopodobniej doszło gdzieś do zdobycia tego sprzętu, albo ktoś rozpoznał go w użyciu. O co chodzi? Pojawiła się nowa, jak to określono na początek, broń u Rosjan. Chodzi o to, czego brakuje nawet jednak, pamiętajmy, Rosjanom na poziomie najniższym, czyli w drużynach. Pojawiły się karabiny maszynowe wzór 73. Każdy od razu robi wertowanie, co to jest. To ja wam właśnie teraz pokażę karabin wzór 73, czyli nielicencyjną północno-koreańską wersję znanego RPD, czyli ręcznej pulemiot Dragunowa na karabin pośredni 7,62, znaczy na nabój pośredni 7,62 razy 39, znany z Afryki, gdzie się w miarę sprawdzał, ale poza tym bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia i łatwo się przez to brudzący i zacinający. I to jest ta nowa broń. Doświadczenia powiem, że ten karabin to była zgroza. Ja go miałem i niestety to polegało na tym, że można było strzelać tylko krótkimi seriami, bo bydlak się zacinał. Podstawowym elementem do niego był drewniany kawał gałęzi, którymi się usuwało łuski, które się przekosiły. A drewniany, bo nie daj Boże, bo za metalowy była dzika awantura, bo można było uszkodzić delikatny mechanizm zamknięcia. Delikatny. No to powiedzmy, że północni Koreańczycy troszeczkę to zmodyfikowali pod jeszcze niższy poziom kultury technicznej, jaki był u nich, to możliwe, że się stał bardziej niezawodny, ale słuchajcie, to jest z roku 73 hit produkcyjny Korei Północnej. Tak. Bo nawet już Rosjanie tego nie używali, tylko przeznaczyli to na głębokie, bardzo głębokie składy, do których jednak musieli sięgnąć i je wyczyścili. No właśnie, no ale wracając do tych naszych estońskich baranów. Kamenka w pobliżu granicy z Finlandią na północny zachód od Petersburga, 100 km od Narwy w linii prostej. Tam kwateruje 138 Brygada Strzelców Zmotoryzowanych. W ostatnich miesiącach na poligonie w pobliżu bazy wzniesiono miasteczko namiotowe składające się ze 120 namiotów dla około 2000 żołnierzy, czyli połowa brygady stanu A. Na bazie pojawiło się 30-40 ciężarówek i lekkich pojazdów opancerzonych z nowym lakierem, to znaczy batalionowych jednostek manewrowych. I podobnie tutaj jak te większe bazy, Kamienka jest połączona linią kolejową, co ułatwia przemieszczanie jednostek wyszkolonych dalej na wschód i południe do Ukrainy. Ale wiadomo, że w 2022 roku Rosja ogłosiła, że prawie ma 120 tysięcy żołnierzy i 1000 czołgów w zachodnim okręgu wojskowym. Ten okręg, jak wiemy, został podzielony i to jest ten okręg, który walczy na Ukrainie, oba te okręgi. Natomiast wiadomo, że naprzeciw Estonii jest 6. Armia Połączona. Tutaj wchodzi w jej skład 138 zmotoryzowana w Kamience, 25 zmotoryzowana Brygada Piechoty w Łudze i jednostki rakietowe też zlokalizowane w Łudze. Teraz tutaj do tej armii możemy zaliczyć 76. Powietrzno-Desantową i 2. Brygadę Specnazu, mimo że ta brygada jest teoretycznie podległa GRU. Teraz ta reforma podwoi liczbę żołnierzy, która wynosi obecnie 19 tysięcy i oczekuje się, że 138 i 25 brygada zostaną podniesione do szczebla dywizji. 44 Korpus Armijny miałby w swoją główną kwaterę w Pietrozawodsku od strony Finlandii. Kierunek na południe od Estonii będzie w odpowiedzialności 1. Armii Pancernej, która by miała działać na przykład z jakimiś tam jednostkami białoruskimi, wiele ich nie ma, próbując odcinać korytarz suwalski.
Rosyjskie kierownictwo widzi potrzebę powrotu do koncepcji armii masowej, aby kontynuować wojnę z Ukrainą i przygotować się na możliwy konflikt z NATO. Tak w lutym tego roku stwierdziła estońska służba wywiadu zagranicznego. I teraz jeszcze mamy dodatkowo, mamy lotnisko Chociłowo, centrum sił powietrznych pomiędzy Moskwą a Petersburgiem. Tam są duże składy amunicji i zbudowano duży, nowoczesny magazyn. No i tutaj wzięli Estończycy generała Hodgsa, który jest takim gorącogłowym, hothead, powiedział, że uważa rosyjskie zagrożenie dla Estonii i innych państw bałtyckich za bardzo realne. Rosjanie są już wyraźnie w stanie wojny z nami, nawet jeżeli tego sami nie przyznajemy. Mówi, powołując się na zniszczenie podmorskich kabli, akty sabotażu w całej Europie, naruszenia przestrzeni powietrznej, cyberataki i hacking. No, tymi operacjami Rosja testuje Zachód, aby sprawdzić, jak zareagujemy. Jeśli nie będzie reakcji, Rosja stanie się odważniejsza. Estonia musi być gotowa do wojny, tak twierdzi Hodges. Jeśli Ukraina ją przegra lub Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy pozwolą zwyciężyć Rosji. W tym przypadku Rosja przekieruje żołnierzy na i przejmie część ukraińskiego sprzętu wojskowego oraz przywróci rezerwy swojej armii w ciągu kilku lat na właśnie kierunek estoński. Tutaj mówiliśmy bardzo dużo już na temat budżetu rosyjskiego. Wiemy, że tutaj Estończycy przewidują, że w 2026 roku będzie to 12,8 biliona rubli, czyli 121 miliardów euro, a w 2027 13,1 biliona rubli, czyli 124 miliardy euro, dlatego że tam jeszcze nawet to nie jest wszystko, bo wchodzi jeszcze budżet tajny. Do tego jeszcze doliczmy do tego średnio między 3,5, a myślę, że będzie wzrastać ze względu choćby na inflację, do 4 bilionów rubli na siły specjalnych operacji FSB i tym podobne. Tam trzeba jeszcze doliczyć budżet tajny. To jest bardzo plus dużo. Budżet tajny, tak. Budżet tajny to jest kompletnie. 11,4 biliona rubli w tym roku. Czyli jeśli tegoroczny budżet to jest 36 bilionów rubli, to mamy tak, 12,8 plus 3,5, plus, a to by znaczyło, że prawie cały budżet idzie na walkę. No oni twierdzą, że łącznie w tej chwili to jest 40% budżetu, docelowo 2027 60%. Budżet. No to już było teraz 60% ponad, licząc z tajnym budżetem. Tak. Dramatyczny wzrost wydatków Rosji na obronę sugeruje, że Rosja spodziewa się wojny, która potrwa dłużej niż rok. Mówi pułkownik Anski Wilsek, czyli ten sam, prawda? Czy będzie się toczyć na Ukrainie, czy w innym regionie, to inna kwestia, ale Federacja Rosyjska się bardzo do tego przygotowuje. Tutaj Jerzy Saska, Fejko Vello i Martin Herem, generałowie estońscy, uważają, że całkowita aneksja państw bałtyckich nie jest scenariuszem numer jeden. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie staliby w obliczu miliona bojowników ruchu oporu, a stalinowskie czystki byłyby raczej niemożliwe w obecnym świecie. Dalej. Powiedzmy to tym, którzy mieszkali w Buczy, kiedy ją zajęli Rosjanie. Znaczy wiesz, no tutaj chodzi, nie chodzi o zniszczenie całego miasta, bo to dla Rosjan nie problem. Chodzi o zapakowanie do kolei i wywiezienie 100 tysięcy ludzi. Tak jak to się udało za Stalina, Estonii. Teraz to byłoby raczej mało możliwe, choćby dlatego, że RDŻ są w stanie agonii. No przede wszystkim dlatego, że wojna dorżnęła RDŻ, a jak teraz spiszą ze stanu te 10% swoich wagonów, czyli co najmniej 100 tysięcy. I o około 7% lokomotyw. Tak, no tak. Na niektórych, ale to już są już zdjęcia, ja już mam z Czelabińsk Buduszczewo zdjęcie,
że na niektóre wchodzą w dobrym stanie z powrotem lokomotywy parowe. No co? Węgla mają w tej chwili po kole. Węgla mają po kokardę, więc spokojnie. Wiesz, globalne ocieplenie idzie w odstawkę, wojna jest. Więc musi na czymś jeździć. No jak jeździ, to na tym, prawda? I teraz tak. Tutaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest próba zajęcia części Estonii, mająca na celu stawianie żądań Zachodowi. To miałoby zasiać strach w społeczeństwach i podzielić sojuszników NATO. Jaka odpowiedź militarna byłaby proporcjonalna? Hodges twierdzi, nie sądzę, aby Rosja miała ambicje terytorialne wykraczające poza kraje bałtyckie i być może część Polski. Być może część Polski, ciekawe. Prawdziwym celem byłoby rozbicie NATO, pokazanie, że sojusz i jego członkowie nie są gotowi przyjść z pomocą każdemu krajowi. Można wyobrazić sobie hipotetyczny scenariusz, w którym wojska rosyjskie wkroczą na Łotwę, Litwę lub do Estonii, zajmą ich część, następnie zatrzymają się i kierownictwo polityczne Rosji spyta, czy naprawdę chcecie rozpocząć wojnę nuklearną z tego powodu? Gdyby odpowiedź kogokolwiek byłaby negatywna, oznaczałoby to koniec NATO i artykułu 5. Martin Herem też uważa, że rosyjski atak byłby ograniczony. Tak. Pozwolę się od razu włączyć, bo teraz tak. To, co przedstawił tutaj Ben Hodges, generał Ben Hodges, uważam, że tego typu podejście rosyjskie jest mega, super, hiper w ich stylu. To, co on opisał. Oni by tak właśnie postąpili. Jesteście pewni, że chcecie położyć głowę na szali? To jest raz. Dwa, dobrze wiedzą, że pierwszy, który wystąpi z inną inicjatywą niż kolektywna obrona, będzie kto? Viktor Orbanienko, suflowany przez Fico. Więc tak, dobrze raczej suflowany przez Putina, ale no, to już ale jest detal. Nie. Suflowany przez Fico, ale z daleka, jak pacynki, kierowani są z Moskwy. No. Oczywiście, bo na tym to polega. No w tym momencie tutaj oczywiście nasuwa się ciekawe pytanie, jaką część Polski Hodges miał na myśli. To czy znaczy, tylko chodzi o rejon przesmyku Suwalskiego? Suwalskiego, prawda? Pod wodem, tak. Czy coś więcej? Czy coś więcej, prawda? No i tutaj jest bardzo istotna sprawa, że Herem twierdzi, że wczesne ostrzeżenie o takiej operacji nie dałoby Estonii wiele czasu. Dlaczego? Bo w poprzednich konfliktach Rosja gromadziła amunicję na niektórych poligonach w trakcie ćwiczeń na wiele lat przed rozpoczęciem konfliktu. I wszystko to można odzyskać podczas tak zwanych przyszłych ćwiczeń i wykorzystać do prowadzenia wojny, a doświadczenia Ukrainy pokazują, że rozmieszczenie 200 tysięcy ludzi zajęło 18 dni. I tu powiem, że przecież myśmy od początku mieli tutaj pełne pokrycie, pełny cover tego i wiedzieliśmy, że będzie atak my jako NATO. Czyli wiedzieliśmy, 18 dni to jest sporo. No i tutaj Herem mówi tak, rosyjska matematyka jest taka, jesteś jeden, to my dajemy 3 plus wsparcie ogniowe. I wtedy powinniśmy być w stanie cię pokonać. Jak nie damy rady, dodamy więcej wsparcia ogniowego. Jak nam zabraknie wsparcia artyleryjskiego, przyjdzie drugi szereg, a potem trzeci i tak przejdziemy przez was, bo już wtedy będziecie za słabi. Czyli taktyka z wojny zimowej, prawda, 39-40. Ale albo uszlachetniona wersja Żukowa. Tak, albo uszlachetniona wersja taktyki żukowowskiej. No i ciekawe, że były dowódca dywizji generał Veikko Vellopalm twierdzi, że pozycja Estonii jest nieco lepsza niż Ukrainy. Dlaczego? Bo Rosjanie są uzależnieni od dróg, mamy za mało dróg, przepustowość nie jest dobra, to samo dotyczy kolei. No i tutaj przydaję jako przykład, że kiedy 76. Dywizja Powietrzno-Desantowa została przeniesiona z Pskowa na granicę z Ukrainą pod koniec 2021. Najpierw przetransportowano ją do Petersburga, a dopiero stamtąd omijając Moskwę na Ukrainę, bo to było szybsze niż bardziej bezpośrednia trasa i mniej wyraźne dla ruchu cywilnego.
Palm generalizując mówi, że Rosjanie mają zasadniczo tylko kilka miejsc na wybrzeżu Zatoki Fińskiej, gdzie mogą ustawić radary do monitorowania morza między Tallinem a Petersburgiem, i estońskie siły obronne już te miejsca zidentyfikowały. Tutaj twierdzi, że najbezpieczniejsze dla Estonii i najniebezpieczniejsze dla Estonii jest rosyjskie uzbrojenie o dużej głębokości operacyjnej, jak i Skandery w Łudze, bo mogą w zasadzie strzelać do Estonii bezpośrednio ze swoich garaży. Wobec czego co? Wobec czego przeniesienie ognia to jest na szczycie listy priorytetów estońskich planistów obrony. Dla Estonii wartościowymi celami są wszystkie lokalizacje, z których armia rosyjska musi korzystać w trakcie konfliktu. Stacjonarne pozycje, lotniska, bazy, obszary zesrodkowania lub wsparcia na tyłach, gdzie koncentrowana jest amunicja i zaopatrzenie. Jeżeli operacja pozostanie na poziomie Leningradzkiego Okręgu Wojskowego lub 6 Armii, prawdopodobnie zobaczymy bardzo ograniczone cele i przejęcie obszarów jedynie o powierzchni dziesiątek kilometrów, przewiduje Palm. Aby zrobić coś większego, musieliby wprowadzić oddzielne stanowisko dowodzenia sztabu generalnego w celu skoordynowania współpracy między różnymi rodzajami sił zbrojnych. Jest to jednak dla Rosjan trudna operacja, powiedziałbym, że bardzo trudna. Już kilkukrotnie się na takim wspólnym dowodzeniu wyłożyli. Ale, jest jedno ale. Pamiętajmy, że w chwili obecnej mają dosyć przetresowane, bym powiedział, sztaby niektórych armii. To, co Maciej Korowaj opisywał wielokrotnie, jak oni funkcjonują, no, udało się tutaj uzyskać pewną jakość w tym wszystkim już, Rosjanom na pewno. I powiem ci tak, jaki jest problem przerzucić skład tego typu w nowe miejsce, mających doświadczenie w prowadzeniu działań połączonych? Żaden. Dokładnie. I wrzucić ich do Petersburga, do bunkrów admiralicji, żeby byli bezpieczni? Żaden problem. No i tutaj tak, co twierdzą Estończycy? Problemem są różne rozstawy szyn, które do dziś wymagają przeładowywania pojazdów z jednego pociągu do drugiego na Litwie. Hodges mówi, że w najgorszym przypadku można czekać 2 lub 3 tygodnie, aż sojusznicy przybędą skądinąd. Oznacza to, że w przypadku oporu trzeba będzie korzystać z tego, co się ma, na przykład sił brytyjskich i francuskich, które tam są. Powietrzne siły NATO prawdopodobnie pojawią się natychmiast, czyli Estończycy nie byliby sami, ale nie zobaczyliby długiej kolumny czołgów Abrams w ciągu pierwszych 2 tygodni. No i tutaj estońskie siły obronne i Ministerstwo Obrony obliczają, że na podstawie tej analizy potrzeba dodatkowych 1,6 miliarda euro. Obejmuje to zakup pocisków i rakiet dalekiego zasięgu, a TACMS o zasięgu 300 km, albo tych o zasięgu jeszcze większym, tych R, do 500 km. I tu Kaliningrad. Kaliningrad wchodzi w grę jako baza rosyjskiej floty bałtyckiej i większość uzbrojenia i jednostek bojowych mieści się w Bałtyjsku, do niedawna 52 okręty wojenne, ale Rosja też zabrała 60 do 70% swojego sprzętu naziemnego z eksklawy na wojnę w Ukrainie. Miało to w sumie niewielki wpływ na marynarkę wojenną i siły rakietowe. Ale tutaj komandor Jiri Saska, który były dowódca marynarki wojennej w Estonii, twierdzi, że flota bałtycka byłaby zastosowana w 3 przypadkach. Lądowanie w jakimś miejscu w celu zajęcia przyczółka dla rosyjskiej armii, ustanowienie strefy zakazów lotów dla NATO w jakiejś części Morza Bałtyckiego za pomocą okrętów zdolnych do obrony powietrznej lub wsparcie rosyjskich operacji lądowych za pomocą okrętów przenoszących pociski kalibr. Od razu powiem, że według mnie tylko ta trzecia opcja jest możliwa. Ja tutaj pozwolisz zupełnie jedną rzecz tak. W tym wszystkim. Okręty floty bałtyckiej to nie są duże okręty. Jest ich dużo, ale są o różnym charakterze. Ja tego na część, przykład Karakurty. Część to nie są okręty typowo bojowe. Więc nie. Z tego wszystkiego, i dodajmy jeszcze jedną rzecz, były bardzo duże problemy z silnikami, często ostatnio dochodziło do pożarów podczas prób siłowni wielu okrętów, tych mniejszych, i silniki firmy Zwiezdoczka
Takie, które my wymieniamy w tej chwili na silniki MTU w naszych okrętach. Tak. No niestety coś się dziwnego działo. Zastanawiano się nawet nad kwestiami sabotażowymi. Nie tak dawno temu z Fromborka były fajne fotki, jak duże kłęby dymu, i to nie był lotniskowiec, niby lotniskowiec Kuzniecow bynajmniej, stamtąd z częstotliwością, powiedzmy, co tydzień, co dwa się pojawiają, bo coś się tam pali w ich bazach morskich. Ale nie zapominajmy o jeszcze jednym. Nawet idąc w kierunku działań przeciwko Estonii, przypomnę Macieja Korowaja koncept Operacja Koń Morski, muszą zneutralizować Gotlandię. Tak, to jest niemożliwe. Muszą spróbować przynajmniej. I do tego prędzej użyją specnazu. Operacja kombinowana z wykorzystaniem statków cywilnych, kontenerowców, tym podobne, to już odpracowywali według niego. Problem jest jeden. Druga brygada mechanizowana, która będzie stacjonowała, już stacjonuje. Elementy stacjonują na Gotlandii. Dopiero częściowo. Dopiero częściowo to się bardzo szybko rozwija, bo chodzi o jedną rzecz. Nie chodzi o to, że Rosjanie Gotlandię zdobędą, ale chodzi o to, żeby zajęli taki przyczółek, na którym ustawią elementy obrony powietrznej średniego zasięgu. Wtedy NATO miałoby naprawdę problem. Czyli średni zasięg, czyli mikst buków torów i S-300 co najmniej. Tak jest, co najmniej, jeżeli nie Triumfów. I w tym momencie rzeczywiście NATO by miało problem z lataniem nad Morzem Bałtyckim, ale wtedy tego typu przeciwlotnicy nie mogliby być w zasięgu bezpośredniej artylerii szwedzkiej, czyli przynajmniej ten przyczółek musiałby mieć głębokość 40 kilometrów. No to dosyć dużo. Nie zapominajmy, że pozostałe dwa kraje bałtyckie również nabywają HIMARSy i w przypadku ATCMS-ów o zasięgu 300 km będą w stanie złomotać tego typu przyczółek i zlokalizowane na nim systemy przeciwlotnicze. Tak, tutaj jest uwaga Estończyków, że tutaj kalibry NKF, które są wyposażone bujany M, mogą przenosić głowice nuklearne, że jest tam magazyn taktycznych głowic nuklearnych, że możliwe jest tam przechowywanie do 100 głowic, i to mówimy my, czyli Polacy. I tutaj Jiří Saský twierdzi, że jednostki sojusznicze są liczebnie i jakościowo lepsze od Rosjan w Kaliningradzie. Ale w przypadku wojny zagrożenie pochodzące z Kaliningradu byłoby jednym z pierwszych, które zostaną wyeliminowane. Jednak operacje hybrydowe, które nie wymagają zastosowania artykułu 5, są o wiele rozleglejszą szarą strefą. No i teraz w tym momencie wkracza wieś Parusnoje, 15 kilometrów od głównej bazy, tak jest, 560... Tak, pierwszy specjalny punkt wywiadu morskiego, baza specnazu. W Parusnoje według Estończyków zbudowano nowy budynek szkoleniowy, odnowiono lądowisko dla helikopterów i zbudowano zbiornik wodny dużej głębokości, oświetlany nocą i wykorzystywany do szkoleń podwodnych. Stała załoga bazy wynosi 120 żołnierzy i oficerów, ale nasi i litewscy eksperci twierdzą, że to jest jedna z najniebezpieczniejszych jednostek, jakie Rosjanie mają pod ręką, ponieważ trzon został wyszkolony do misji antynatowskich na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i konkretnie przeciwko celom strategicznym na Litwie i w Polsce. Ja analizowałem bazę Parusnoje i cały ten ośrodek szkolenia specjalnego, bo to jest blisko Bałtyjska, to ta wioska Parusnoje. Analizowałem to, kiedy zajmowałem się tematem Nord Stream 2 i sabotażu na nim, gdzie wyszło, że mieli kim, mieli czym i przez jakiś czas ta baza opustoszała w trakcie jak był okres świeżo poprzedzający akt dywersji na Nord Streamie i kilka dni po. Ciągle nie udało się nikomu nie udało się stricte powiązać tego do końca, ale ta nieobecność właśnie tej jednostki tam wtedy jest udokumentowana.
Pamiętajmy o tym duńskim okręcie podwodnym, który sfotografował jednostkę rosyjską przeznaczoną do działań głębokowodnych w okolicach, bliskich okolicach, właściwie praktycznie zaraz nad nitkami Nord Streamu, na dzień przed sabotażem. Dokładnie te zdjęcia tak. są. Te zdjęcia są. I dlatego w zupełności zgadzam się z twoją opinią, oceniając tą jednostkę i zawartość tejże jednostki jako wybitnie niebezpieczną w basenie Morza Bałtyckiego. Dokładnie. Tutaj Litwini twierdzą, że jednym z celów tej 561 jednostki z bazy w Łajpedzie i jego infrastruktura, ponieważ jest to ważny punkt dla obserwacji litewskich, dla operacji litewskich i NATO. I teraz plan szkolenia rosyjskich sabotażystów sporządzony w 2015 roku. Podobno Litwini taki zdobyli. Jedna z sekcji planu zawierała rozkazy dla tej jednostki, aby w ciągu 10-12 dni niezauważenie przekroczyły granicę litewską, jej siły, i skupiły się na określonym miejscu na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Miał tam zostać utworzony posterunek monitorujący i prowadzone działania wywiadowcze, a zadania miałyby obejmować zaminowanie infrastruktury portowej, takiej jak dźwigi załadunkowe, pomosty lub doki, tak żeby sparaliżować zdolność NATO do zaopatrywania lub rozmieszczania sił na potrzeby operacji w regionie. Tutaj w Czerniachowsku jeszcze, w eksklawie, mówi się o 152 Brygadzie Rakietowej obsługującej Iskandery i systemy obrony powietrznej S-400. To jest istotne. No i ten kontajner, czyli radar OTH Over the Horizon, system radarowy, który ma mieć średnicę 1200 metrów na 150 masztów antenowych i zasięg 3000 kilometrów. Z tym, że tak, ta budowa jest powolna. Ta budowa, to od razu by zostało zniszczone w pierwszym dniu walki i można być pewnym, że tutaj to zagrożenie by zostało wyeliminowane natychmiast. I teraz, ja przypomnę, że Ukraińcy co mnie dziwi w tym planie? Ale Ukraińcy tego typu obiekty jak ten radar już atakowali. Co mnie dziwi w tym planie? W tym planie mnie dziwi kompletna nieobecność jednostek polskich. To znaczy oni mówią o tym Kaliningradzie, oni mówią, jakie to jest zagrożenie, jeszcze cytują wszystkie bazy i tak dalej. Po czym tak jakby... Ale to trzeba sobie zadać pytanie, czy Polska w ogóle przewiduje w przypadku, gdy wybuchnie konflikt z Rosją, natychmiastowy atak na tą eksklawę celem likwidacji tego zagrożenia? Jeżeli Estończycy, dobrze zorientowani, tego nie uwzględniają... To znaczy nie uwzględniają nas, nie uwzględniają nas. Nie uwzględniają nas, czyli biorą pod uwagę to, że polska armia wtedy nie uderzy na eksklawę. To mnie martwi, bo powinniśmy w tym momencie wykazywać właściwą inwencję i tą eksklawę jak najszybciej zająć, spacyfikować ze wszystkim, co tam jest. Oczywiście, że tak. I powinniśmy to zrobić im szybciej, tym lepiej. Tak. Ale tutaj jest wyraźnie tak, jak oni by nie mieli informacji od nas, albo by nie było jakiejś współpracy, wymiany informacji, co my zamierzamy z tym zrobić, bo na pewno coś zamierzamy. Ale że nie ma żadnej wzmianki w ogóle, to jest dziwne nawet. Tak. Mówi się tylko tak jakby, no Polska, no sojusznicy, gdzieś tam są sojusznicy, mówi się tutaj dużo w tym raporcie o Francuzach, o Amerykanach, trochę o Niemcach, ale nie za wiele. Tutaj widać wyraźnie, że sprawa z tą brygadą na Litwie zapadła dała Estończykom do myślenia. Natomiast o Polakach nic. To znaczy gdzieś ta współpraca się przerwała i to jest bardzo zły objaw. Tak. Bardzo zły objaw. No, mam nadzieję, że jednak polskie plany operacyjne przewidują działania z przeniesieniem na teren przeciwnika. Dokładnie. I tutaj, Maćku, myślę, żebyśmy skończyli, bo to jest najistotniejsza sprawa, o jakiej żeśmy rozmawiali, i powiem szczerze tak, nie został stworzony żaden tego typu raport przez Litwinów
czy przez Łotyszy. To jest jedyny raport, który mamy w tej chwili, z którym mamy do czynienia i który mówi o ewentualnej agresji na państwa bałtyckie. Przy czym, co ciekawe, autorzy raportu twierdzą, że konsultowali go z Estończykami i z Łotyszami i ci się zgadzają, że jeżeli nastąpi atak rosyjski, to nastąpi od strony Estonii. Czyli to jest pewien imperatyw, zdają sobie z niego sprawę i tak, biorą to pod uwagę. No to dobrze by było, gdyby nasi planiści też dokonali odpowiednich analiz, uwzględniających stan, zanim się pojawi efekt w postaci Tarczy Wschód, następnie z wykorzystaniem elementów Tarczy Wschód oraz to, że przeniesienie walki na teren przeciwnika ma sens, bo straty są przede wszystkim wtedy w infrastrukturze przeciwnika, a likwidacja zagrażającej nam eksklawy, w której mogą być przechowywane ładunki nuklearne i raczej są, czyli obwodu królewieckiego ze stolicą w Kaliningradzie, jest ze wszechmiar mega żywotnym naszym punktem zainteresowania, aby to ryzyko neutralizować. Jak najbardziej. To jest dla nas najważniejsze i najważniejsze, żeby jednak w następnych raportach pojawił się jakiś udział Polaków, bo to by znaczyło, że jakaś komunikacja jest. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby to była jedna czy druga firma konsultingowa żyjąca z produkcji raportów, które gdyby się dobrze zagłębić w to, co swego czasu na przykład pisywała Ania Dyner, pracując jeszcze w piśmie, no to jak to ktoś określił, psuła im rynek. Znaczy, mi nie chodzi o to. Mi chodzi o to, żeby w tym następnym raporcie pojawiła się sugestia o współdziałaniu z Polakami jako z jednostkami. Bo to jest ważne. Ja ciągle mówię o tym, że Polska powinna mieć te jednostki ekspedycyjne i mieć tą dywizję szybkiego reagowania składającą się z 6, 25 oraz docelowo być może 22 Brygady Piechoty Górskiej. Tak. Tak, abyśmy byli w stanie mieć jedną jako swój mobilny odwód aeromobilny, jedną móc wysłać nawet na południe, gdyby trzeba było wesprzeć któregoś z południowych, aż do Rumunii włącznie, naszych sojuszników, a drugą, którą można wysłać błyskawicznie do państw bałtyckich. Dokładnie, tak jak mówisz. To byłoby najlepsze. I tu uważam, że NATO jako takiemu całemu powinno zależeć na tym, abyśmy mieli zdolność do przerzucenia jednocześnie dwóch takich brygad, mostami powietrznymi z wykorzystaniem chociażby ciężkich śmigłowców. Tak, no to też z drugiej strony my powinniśmy mieć też takie własne. My dla co najmniej jednej brygady, dla drugiej uważam, że dokładnie, na to byłoby to. Dokładnie. Czy to sfinansować, czy po prostu udostępnić skrzydło transportowego lotnictwa. Tak, no i myślę, że na tym skończymy. Wnioski sobie wyciągniecie Państwo sami. Dokładnie tak, wnioski wyciągniecie sami. My powiedzieliśmy, co uważamy, że być powinno i jeżeli oglądają to jacyś Rosjanie, no to tak, moi drodzy Rosjanie, drodzy. Drodzy będziecie wtedy, kiedy będziecie uciekali przed tym, co nie jest dla was, czyli przed sprawiedliwością. Tak jest, dokładnie. I tym optymistycznym jednak akcentem na koniec kończymy. Odpalamy wam sympatycznie długi weekend. Życzymy wszystkim, żeby ten weekend był jak najbardziej pozytywny, nie za bardzo chłodny, ale fajny. Kto się wybiera na wszelkiego typu aktywności na wolnym powietrzu związane z obchodzeniem Dnia Niepodległości, oby przebiegło to wszystko w miłej atmosferze, oby to wszystko było bezpieczne. Życzymy wam najlepszego i żegnamy się na koniec. Żegna się Kopułka, Marek Meissner i Maciek Lisowski. A jeżeli się podobało, pamiętajcie, wasze lajki dobrze robią. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają. Zachęcamy do wspierania naszych social mediów, do wspierania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami i wszystkim tym, którzy już nam pomagają i wspierają. Bardzo za to serdecznie dziękujemy. Miłego, długiego weekendu, wszemi wobec. Cześć. Cześć.